Hej, witajcie! Jako, że dzisiaj mamy polską premierę Pokémon Go, z tej okazji chciałbym wam przedstawić moje wrażenia, które mogłem zebrać grając w tą grę, jako że w Niemczech już od tygodnia można w nią grać. I zaraz mam zamiar wam dać trochę rad na temat, jak możecie zaoszczędzić trochę waszej baterii, albo jak możecie lepiej się sobie poradzić w tej grze. Na początek, na czym polega Pokémon Go, dla tych, którzy jeszcze się z tym nie zapoznali. Celem tej aplikacji jest łapanie Pokémonów w prawdziwym świecie. Co oznacza, że musicie wstać z wygodnego fotelu i ruszyć tyłek na dwór, by spełnić marzenie dzieciństwa i zostać trenerem Pokémonów. Macie możliwość łapania Pokémonów, które pojawiają się co jakiś czas na waszej drodze. Zbierać nagrody z Pokéstopów, które znajdują się zazwyczaj przy zabytkach lub innych konkretnych miejscach w waszym mieście. Nawet w byle jakiej wiosce możecie je znaleźć, tylko oczywiście mniej niż w wielkim mieście. Oraz zdobywanie aren, które prawdopodobnie już zostały przejęte przez innych graczy w waszym otoczeniu. A waszym zadaniem będzie pokonanie tych graczy, których najsilniejszy Pokémon został zapisany w tej arenie. Co jakiś czas na mapie pokazują się takie niebieskie miejsca, takie niebieskie punkty. To są tak zwane Pokéstopy, z nich możecie dostać różne przedmioty i zarazem jaja Pokémonów. By z takiego jaja wykluł się Pokémon, trzeba przejść daną ilość kilometrów, która jest też pokazana przy jajkach. Mamy trzy kategorie, 2 km, 5 km oraz 10 km. Jak łatwo się domyślić, im więcej trzeba przejść, tym Pokémon, którego dostaniecie, jest rzadszy. Jedynie nie wiem, co Eevee szuka u 10-kilometrowych poków. Ja go spotykam co chwilę, ale to dobrze, w końcu to mój ulubiony Pokémon. W każdym razie w tle widzicie listę Pokémonów. Warto też pamiętać, że nie możecie oszukać gry. Kilometry nie będą wam liczone, jeżeli będziecie jechali na rowerze, albo będziecie jechali pociągiem lub innym transportem, samochodem na przykład, albo lecieli samolotem. To byłby naprawdę szybki sposób, trzeba powiedzieć. Ale możecie łapać Pokémony oraz używać Pokéstopów, albo raczej korzystać z Pokéstopów, gdy będziecie przejeżdżali autobusem obok nich. To działa, ale kilometry nie są wam liczone. Gdy zdobędziecie piąty poziom i będziecie mogli wyzwać pierwszą arenę, będziecie mieli wybór trzech drużyn, będziecie mogli do jednej z tych drużyn wyłączyć. Jest to żółta, niebieska i czerwona. Wy musicie zdecydować, która wam najbardziej pasuje. Oczywiście reprezentują one różne cechy, jak na przykład czerwoni reprezentują siły, albo niebiescy mądrość, a żółci są tymi neutralnymi, oni reprezentują intuicję, z tego co pamiętam. Tak samo reprezentują one trzy legendarne ptaki pierwszej generacji. By móc grać w naturze, potrzebujecie w miarę dobrego połączenia z internetem i GPS-u. Co do internetu, muszę powiedzieć, że aż tak szybko nie jest pożerany. Nawet ja z moim nędznym 1 GB nadal mogę grać, mimo że już trochę przeszedłem i trochę już grałem. Tak samo trzeba brać pod uwagę, że Pokémon Go pożera sporo baterii. Ale pod koniec filmu, albo raczej już za chwilę, podam wam parę rad, które powinny trochę przedłużyć proces życia waszej baterii. Co do moich wrażeń, muszę powiedzieć, że Pokémon Go bardziej mi się podoba niż myślałem. Z początku tak mi się wydawało, że łapanie Pokémonów, niby fajne, ale raczej nie będę się w to bawił. Ale jednak strasznie mnie to zachwyciło. Bardzo ładnie wyszła ta aplikacja i jest naprawdę wielkim sukcesem dla Nintendo i dla tej firmy, która stworzyła tą grę, a dla Nintendo chyba jeszcze bardziej. Tym bardziej, że niedługo wychodzą nowe generacje Pokémonów i hype znowu jest taki jak przy pierwszej generacji kiedyś. Teraz to kurczę, nawet ludzie, o których nigdy bym nie pomyślał, że będą grali w Pokémon Go, grają w to. I się pytają ciebie, hej, a ty już to znasz? No jasne, że znam, ale skąd ty to znasz? No tak to właśnie wygląda. Ogólnie zauważyłem, że więcej Pokémonów się pojawia w mieście niż na przykład na odludziu. Chyba wchodzi tutaj w grę to, że w pobliżu jest Pokéstop. Bo kiedy byłem w miejscu, gdzie nie było żadnych Pokéstopów, prawie nic nie znajdowałem, może jednego albo żadnych. Przez wiele, wiele godzin mógłbym tak spacerować i nic nie znaleźć. A przy Pokéstopach miliard się pojawiał. Dlatego, zwracajcie uwagę, czy w okolicy jest Pokéstop, czy może miasto, bo w mieście jest dużo Pokéstopów co parę kroków, to tam znajdziecie więcej. Tak samo zauważyłem, że w nocy chyba pojawiały się duchy, których za dnia nie ma. Możliwe, że pomyśleli o tym i dlatego duchy pojawiają się w nocy, że to jest takie urozmaicenie. To byłoby ciekawe, gdyby za dnia i za nocy pojawiały się inne Pokémony. Łapanie wielu takich samych Pokémonów ma sens. Zawsze przy złapaniu każdego Pokémona, nawet jak macie go parę razy już, będziecie dostawali punkty oraz cukierki. Co prawda za pierwszym razem zdobędziecie więcej, ale zawsze będziecie zdobywali cukierki. Cukierków możecie używać do ewolucji. I niestety nie jest tak, że obojętnie jakiego Pokémona dostaniecie, zawsze będziecie dostawali te same cukierki. Nie, każdy Pokémon ma swoje własne, na przykład Magikarp. Za złapanie Magikarpa dostaniecie 3 cukierki Magikarpa. I możecie ich używać do ewolucji, żeby zamienić Magikarpa w Gyaradosa. Albo kiedy będziecie dodawali power-upów, ale do power-upu będziecie potrzebowali i punktów, które dostaniecie za łapanie Pokémonów oraz właśnie tych cukierków.
Każdy Pokémon ma swoją daną ilość, którą potrzebuje do ewolucji. Za każde złapanie ileś tam dostaniecie, a na przykład Magikarp, żeby ewoluować w Gyarosa, potrzebuje 50. Warto też pamiętać co do cukierków, że nawet jeżeli zdobędziecie ewolucję, to zawsze będziecie dostawali cukierki tego pierwszego, czyli zdobędziecie Gyaradosa i tak będziecie dostawali cukierki Magikarpa. Ale i tak będziecie mogli nimi inwestować w Gyaradosa, to nie jest tak. Te Pokémony albo cukierki mają zawsze nazwę tego pierwszego Pokémona, który jeszcze nie ewoluował. Na koniec tych moich wrażeń chciałbym powiedzieć jeszcze ostrzeżenie. Pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na prawdziwy świat. I to nie mówię tylko o tym, że zrobicie wyparki, jak będziecie wbiegali na ulicy, bo o tym każdy wie, kto ma trochę rozumu w głowie. Raczej mam na myśli uważajcie na wasze autobusy, pociągi i tak dalej. Jeden z moich znajomych przegapił swój autobus przez to, że... że chciał złapać Pokemona. Na szczęście nie spóźnił się do roboty, bo pojechał specjalnie wcześniej, jak zwykle. Ale i tak, zwracajcie na to uwagi. Jemu zdarzyło się to tak, że nagle autobus się spóźniał i nagle zauważył tam, że jakiś Pokémon jest w krzakach. Poszedł tam, próbował go złapać i nie zauważył przez to, że ma miał słuchawki w uszach, że nagle pociąg za nim przejechał. To był autobus czy pociąg? W sumie już nie pamiętam, ale obojętnie. Morał jest ten sam. No dobrze, teraz przejdźmy do rad. Jak zaoszczędzić baterię? Jest wiele sposobów. Na przykład w Pokémon Go jest sama opcja, gdzie możecie wyłączyć muzykę, efekty dźwiękowe oraz włączyć tryb oszczędzania. Tak samo możecie wyłączyć niepotrzebne aplikacje i funkcje jak Bluetooth. Zmniejszyć jasność ekranu na telefonie. A w nagłym wypadku radzę wyłączyć kamerę podczas łapania Pokémonów, bo ona dużo zżera. Ale to tylko w nagłym wypadku, jak chcecie używać kamery, to... no, to możecie. Tak samo, jeżeli macie taką stację naładowania, no to też jej używajcie, oczywiście, to jest taka rada, którą... jeżeli ci ludzie, którzy tego nie znają, żebyście też tego użyli. Jeszcze istnieje teoria, że jeśli pobierzecie mapy z waszego otoczenia, z Google Maps, to wtedy bateria dłużej wytrzyma. Tego nie mogę potwierdzić, bo tego nie sprawdzałem, ale taka jest plotka i wielu mówi, że to działa. Jako, że już trochę grałem, to mogę się z wami podzielić moimi obserwacjami, tym co się dowiedziałem albo co wyczytałem na zagranicznych stronach. Rady, które mogą się wam przydać na początku rozgrywki. Na przykład to, że podczas walki możecie nie tylko atakować szybkim napierdzielaniem palcami, ale możecie też użyć specjalnego ataku, gdy tylko naładujecie niebieski pasek w lewej górnej części ekranu i przytrzymacie ekran po kliknięciu. To jest ważne, wtedy możecie użyć specjalnego ataku. Niektóre Pokémony mają 3 lub 2 małe paski naładowania, takie niebieskie, albo jeden długi. To wam pokazuje, ile razy możecie użyć tego specjalnego ataku i też zarazem jaki silny jest. Jeśli interesuje was, który atak specjalny posiada wasz Pokémon, to wystarczy popatrzeć w jego danych głównych. Na dolny atak, mamy tam 2 ataki i ten dolny jest zazwyczaj tym specjalnym. Jest też napisane ile tam zadaje ataku i te sprawy. Poza tym warto też wspomnieć, że możecie unikać ataków. Też o tym wszyscy nie wiedzą. W walce, gdy tylko przejedziecie palcem w lewo lub w prawo. Możecie też łapać Pokémony za pomocą radaru. Pokazuje on wam, które Pokémony są najbliżej was, a które najdalej. Można to odczytać z kolejności, w której są posegregowane, na przykład ten na samej górze na lewo jest wam najbliższy, a ten, który jest na samym dole na prawo jest bardzo, bardzo daleko od was. To warto zapamiętać. Stopy pod Pokémonami, czyli te takie czarne kuleczki, które nie możecie rozpoznać, takie dziwne kształty. To są właśnie stopy i one też mają znaczenie. Pokémon z 2 stopami jest bliżej niż Pokémon z 3. Pokémon z 1 stopą jest jeszcze bliżej i potem możecie rozpoznać, którego Pokemona chcecie złapać i czy idziecie w dobrym kierunku. Czy wiedzieliście, że jeżeli rzucicie Pokeballa kręcąc go przed rzuceniem, zdobędziecie więcej punktów doświadczenia? To jest bardzo przydatna wiadomość. Pewnie wielu z was interesuje się, czy jest możliwość dostania monet bez płacenia prawdziwych pieniędzy. Tak, jest, jeżeli zdobędziecie arenę pod swoją kontrolą. Jeżeli już będziecie tą arenę mieli, wtedy będziecie co jakiś czas dostawali pieniądze, a te pieniądze będziecie mogli na różne itemy wydać. Przydatnymi itemami są Lucky Egg oraz Smoke. Lucky Egg podwyższa ilość punktów doświadczenia, które dostaje się przy łapaniu lub ewolucji, a Smoke, czyli dym, przez 30 minut działa jako przynęta na Pokémony. W kombinacji oba itemy działają szczególnie dobrze w miejscach, w których radar pokazuje wam sporo Pokémonów, których jeszcze nie złapaliście, jako że te dają wam więcej doświadczenia przy pierwszym złapaniu. No dobrze, to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do moich innych filmów, innych projektów, do Zagrajmy Wy, do vlogów, czy tam co tam jeszcze robię i będę robił. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że wam przynajmniej pomogłem tymi radami. No dobrze, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. A ja się z wami żegnam tutaj, na razie, hej i cześć.